to jeden z najwybitniejszych polskich władców. Należy do najwybitniejszych władców z dynastii Jagiellonów, a zarazem to twórca wielkiej dynastii, która rozkrzewiła się w Europie Środkowej. Król Kazimierz Jagiellończyk, pogromca krzyżaków w wojnie trzynastoletniej. Król Kazimierz Jagiellończyk pokonał krzyżaków w wojnie trzynastoletniej. Jego panowanie przyniosło wielki rozkwit kultury, a Jagiellonowie stali się najpotężniejszą dynastią w Europie, panując nad Litwą, Polską, Czechami i Węgrami. Państwo, którym władał, rozciągało się od Bałtyku do Morza Czarnego. Był trzecim, ostatnim synem Władysława Jagiełły oraz jego czwartej żony Zofii Olszańskiej. Pochodził z dynastii Jagiellonów, którzy tak naprawdę od końca XIV wieku sprawowali władzę w Królestwie Polskim. Objął władzę bardzo wcześnie, bo w 1440 roku, najpierw jako wielki książę litewski, którym pozostał do śmierci, a później od 1447 roku był także królem Polski. Został królem polskim po wiadomości o śmierci swojego starszego brata, Władysława, zwanego Warneńczykiem, który zginął w bitwie z Turkami pod Warną w 1444 roku. Jest synonimem pewnej unii właśnie polsko-litewskiej. Człowiek, który tak naprawdę tą unię scementował. Był tym polskim władcą, który doprowadził do końca dzieło swojego ojca, skutecznie poprowadził Polskę w wojnie trzynastoletniej przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Ta wojna trwała 13 lat, ale zakończyła się niewątpliwie sukcesem. Pokonał krzyżaków, doprowadził do pokoju toruńskiego, do odzyskania Pomorza Gdańskiego. Prusy stały się lennem Polski, a ponadto Polska odzyskała Pomorze Królewskie z Gdańskiem, a także ziemię chełmińską, michałowską, Żuławy oraz Powiśle, także miasto Malbork. Dzięki temu tak naprawdę mógł się rozwinąć polski handel. Polska stała się potęgą. To twórca dużej dynastii, bo pamiętajmy, że miał kilku synów, kilku z nich też osiadło na tronie polskim, niektórzy na tronie czeskim czy węgierskim. Prowadził intensywną politykę dynastyczną, konkurencyjną w stosunku do Habsburgów i do innych dynastii w Europie. Jego władza w Polsce, na Litwie, z biegiem czasu była coraz silniejsza, ale bardzo go szanowano za to, że nie wywyższał się, traktował wszystkich z pewną wyrozumiałością, miły w obyciu, jak to zanotował kronikarz. Wszystkie swoje sprawy, które zaczynał, starał się zakończyć. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych władców z dynastii Jagiellonów, jednym z tych, którzy najlepiej zasłużyli się w historii Polski. Postać niezwykle charakterystyczna dla tego, co zwiemy epoką jagiellońską. To jest okres tworzenia nowej potęgi, potęgi państwa polsko-litewskiego, państwa, które zaczęło odgrywać w ówczesnej Europie bardzo dużą rolę. Można powiedzieć, że za jego czasów rzeczywiście Polska już osiągała szczyty potęgi, takiej nie tylko w perspektywie i nie tylko w relacji do zakonu krzyżackiego, ale praktycznie w perspektywie całej środkowej Europy. Wojny, które toczył między innymi z ówczesnym państwem moskiewskim, kończyły się sukcesami. Uznawała władzę jego Mołdawia, gospodar mołdawski. Czyli tak naprawdę państwo polskie rozciągało się od Morza Czarnego aż po Morze Bałtyckie w okresie jego rządów.